Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Vlogmas. Tak jak przewidywałam w poprzednim odcinku, przez to, że byłam z Julką w szpitalu dwa dni, w czwartek i w piątek, no to niestety mało co nagrywałam. I tak jak podejrzewałam, że będę dla Was nagrywać tam z części soboty albo tylko z niedzieli, tak witam się z Wami dzisiaj konkretnie w niedzielę o godzinie 15:23. Więc jak widzicie, nagrywam w niedzielę, ale dosyć późno. I to właśnie w związku z tym, że byliśmy w szpitalu, później po tym szpitalu powiem Wam, że ja całą sobotę po prostu starałam się ogarnąć w jakikolwiek sposób, bo te dwa dni, mimo że to były tylko kontrolne badania, to wypompowały mnie zupełnie. Ja teraz Wam postaram się w takim skrócie opowiedzieć o wszystkim, być może zobaczycie jakieś przebitki w międzyczasie i zacznę składać pranie, które tutaj do mnie przywędrowało, mąż mi przed chwilą przyniósł. I co nieco Wam poopowiadać o tym, co działo się w ostatnich dniach i czego się jeszcze dzisiaj możecie spodziewać, bo to, co widzicie teraz, to nie jest wszystko. Oczywiście jakieś przebitki pewnie albo widzieliście już na samym wstępie, gdy ten film się zaczynał, albo zobaczycie je dopiero teraz. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię, żeby ciekawie wyglądało. Cieszę się, że dużo osób jakby nadal mimo wszystko to ogląda, chociaż dla mnie wydaje mi się czasami, że to jest strasznie chaotyczne, momentami nudne, no ale jakby z mojej perspektywy wiele rzeczy wygląda często inaczej. I przyznam Wam, że ten pobyt w szpitalu, jakkolwiek dobrze ten szpital, w sensie ten oddział, dobrze nie wyglądał, jak miłe by nie były te panie, z którymi mieliśmy do czynienia, miałyśmy w sumie do czynienia w szpitalu, jakkolwiek było pusto, bo na naszej trzyosobowej sali byłyśmy tylko we dwie, tak powiem Wam, że po prostu miałam dość. Po prostu tego wszystkiego było za dużo. Ja psychicznie już po prostu nie mogłam. Julka była tak zestresowana i zmęczona też tym wszystkim. No pobyt w szpitalu nie jest czymś miłym. Nawet jeżeli są to kontrolne badania, na pewno ciężko się jakby siedzi w szpitalu dorosłemu, a co dopiero, gdy przychodzi co do czego i musi siedzieć w tym szpitalu też dziecko. Nie powiem, bo miałam takie swoje łóżko, nazwijmy to, taką kanapę, taki fotel, na którym mogłam spać, więc dzięki Bogu nie musiałam spać na siedząco, ani nie musiałam spać na podłodze, bo miałam, nazwijmy to, cywilizowane warunki, ale nadal nie była to najlepsza noc w całym moim życiu, więc jakby nic nie mogło na to wpłynąć. Najlepiej śpi się jednak u siebie w domu. Czekajcie, bo mam całą masę białych skarpetek i nie wiem, która do czego. Więc jak wróciłyśmy z Arturem w piątek wieczorem już do domu, to byłam naprawdę strasznie szczęśliwa, ale i strasznie wymęczona tylko po tych, no niecałych dwóch dniach spędzonych w szpitalu. Więc cieszyłam się bardzo, że jednak ten nasz pobyt to były dwa dni, a nie trzy, bo miałyśmy się nastawić na powrót do domu w sobotę, a jednak wróciłyśmy w piątek, więc to było bardzo, bardzo, bardzo dobre. Więc jakby tak. W sumie jeżeli chodzi o ten początek vloga, gdy powinnam zacząć nagrywać, no to chyba tyle. Wczoraj też troszeczkę sobie pozałatwiałam rzeczy. Przepraszam Was za szumy w tle, ale Artur wierci. Jest niedziela, ale jakby zajmujemy się już po trochu sprzątaniem takim, które wiem, że sobie bez niego nie poradzę, więc on tam odkręca jakieś rzeczy w szafie, dokręca, przykręca. Dzieje się w każdym razie u nas, nawet w niedzielę, gdy to człowiek powinien odpoczywać, ale te najbliższe wolne dni nie będą miały z odpoczynkiem nic wspólnego, tak przynajmniej mi się wydaje, ale mam nadzieję, że będą pełne świątecznych akcentów, więc coś za coś. W każdym razie powiem Wam, że wczoraj no też kilka rzeczy udało mi się w domu zrobić, udało mi się ogarnąć, ale wyglądałam tak fatalnie, że nie chciałam nagrywać i stwierdziłam, że po prostu oleję już tą sobotę i tak się nastawiałam, że w sobotę nie będę w ogóle nagrywać, bo będziemy w szpitalu i tak dalej, więc jakby ten jeden stracony dzień, jakby ten dzień był stracony już w moich planach, gdy wiedziałam, że będziemy szły do szpitala, ale no dzisiaj wyszło jak wyszło i miało się dziać dużo i jak widzicie intensywnie składam pranie. Natomiast za chwilę jeszcze, żeby było tak minimalnie świątecznie, Artur mi w ogóle dał się dzisiaj wyspać, co było niesamowicie rewelacyjnym uczuciem, bo już chyba od jakiegoś czasu nie udało mi się spać do 9, ani do 9:30, a dzisiaj prawie do 9:30 spałam, więc dla mnie to była jedna wielka rewelacja.
A w najbliższych dniach, mimo że będę miała wolne do samych świąt, bo mam urlop, to i tak no jakby z tego urlopu wypoczynkowego mało skorzystam, no bo jednak chcę, żeby się działo, chcę przygotować nasz dom na święta i tak dalej, więc mam nadzieję, że będziecie to wszystko widzieć, jak mi się tutaj prace w domu posuwają, no bo jak zwykle u mnie na święta wszystkie takie rzeczy robi się na ostatnią chwilę. Zresztą wiecie, może nawet gdybym to posprzątała na początku grudnia, no to i tak by trzeba było to zrobić ponownie, no bo jednak przez ten cały czas gdzieś tam się brudzi, kurzy, więc jakby wychodziłam z założenia, że nie chcę tego robić z jakimś dużym wyprzedzeniem, a czas już po prostu tak szybko leci, że no już za chwilę święta. Ciężko mi w to uwierzyć, bo czekałam na nie cały rok, a tu się okazuje, że święta są już za 4 dni. A ja jestem w lesie po prostu ze wszystkim. Więc tak, kończę tu składać pranie i za chwilę będziecie mi towarzyszyć w robieniu pierniczków świątecznych. Ale zanim jeszcze pierniczki, zanim w ogóle zobaczycie w najbliższych dniach, jak będę dekorowała dom, chociaż dekorowanie domu to w moim przypadku za dużo powiedziane, ale ogólnie chciałam w tym roku udekorować choinkę, w sensie ubierać choinkę. I to ubieranie choinki, nie będzie u nas choinki w tym roku. To jest największy dramat mój życiowy w tym roku, ale nie będziemy mieli choinki w tym roku. Dlaczego? Zaraz Wam powiem. Teraz, jeżeli chodzi o naszą choinkę tegoroczną, dlaczego jej nie będzie w tym roku w naszym domu? Powody są dwa. Pierwszy powód jest taki, że nie mamy po prostu na nią miejsca. Nasza choinka sztuczna, którą mamy, ma ponad 2 metry. I ona nam idealnie pasuje do salonu w jednym miejscu. I jakby musiałabym, w związku z tym, że Julka ma w ogóle całą masę swoich rzeczy tam u nas w salonie, to żeby zostawić jej te rzeczy, a wstawić choinkę, musielibyśmy wyrzucić co najmniej drapak, fotel jeden i coś jeszcze, żeby ta choinka tam weszła. I jakby nie chcemy tego robić, bo jednak ten fotel jest nam troszeczkę potrzebny i jakby nie chcemy też likwidować Julce zabawek, bo no ona się tam bawi w tym namiocie praktycznie dzień w dzień, więc jakby ta opcja w ogóle odpada. Druga, gdyby jakimś cudem udało nam się tam tą choinkę wepchnąć, jednak zrobić jakieś przemeblowanie, no bo jednak do świąt mamy jeszcze chwilę. Druga opcja jest taka, że ja boję się mieć tą choinkę, drugi powód, bo jednak Julka czasami w tym pokoju zostaje sama na przykład 5 minut, 10 minut, gdy się bawi i po prostu boję się, że ona by sobie tą choinkę razem z bombkami, razem z całą masą rzeczy, które by tam wisiały, być może nawet nie w jej zasięgu rąk, ale gdzieś tam wyżej, że ona chwytając za tą choinkę, a chcę Wam przypomnieć, że ona dopiero uczy się chodzić, uczy się stawać, więc często, żeby złapać równowagę, po prostu chwyta się wszystkiego naokoło, żeby sobie tej dwumetrowej choinki nie przewróciła na głowę. I jeszcze w sumie trzeci powód jest taki, że gdyby ta choinka tam stanęła w miejscu fotela, to my między fotel a kanapę, za chwilę Wam to pokażę, kładziemy poduszkę, żeby Julka nie miała dostępu do naszego biurka, gdzie jest komputer, gdzie są kable, gdzie są gniazdka, rozgałęźniki itd., itd. Specjalnie to, żeśmy tak zrobili, żeby ona tam po prostu nie mogła wchodzić. Natomiast gdy zlikwidujemy fotel i wstawimy choinkę, no to dziecko będzie miało tam dostęp, bo nie mamy jakby czym tam odgrodzić, nie mamy nic więcej, więc nie dość, że mogłaby sobie zrzucić na głowę choinkę, to jeszcze by mogła majstrować przy kablach i przy gniazdkach i przy całej masie takich jakby
niekoniecznie rzeczy, które są dla dzieci, mogłaby sobie zrobić krzywdę, a tego byśmy chcieli uniknąć. Dlatego w tym roku udało mi się kupić inną choinkę, taką dosyć nietypową, ale pieniążki z tej choinki poszły przynajmniej na dobry cel. To jest ręcznie robiona, ręcznie szykowana choinka, która nie jest duża, jeszcze świeci do tego. Poczekajcie, zaraz gdzieś ją tu włączę, co prawda na baterię, ale o! Świeci, jest mała, będzie świątecznie, ma lampki, które świecą, ma bombeczki, ma gwiazdeczki, ma cudowny czubek, więc na pewno ta choinka stanie gdzieś w salonie, prawdopodobnie w oknie. I o ile dziecko nie będzie miało do niej dostępu, jest szansa, że kot sobie to zrzuci na głowę, ewentualnie coś będzie gryźć, ale jakby kot jest starszy i kot sobie w razie czego umie poradzić, szybko ucieka, więc jakby dla Heleny ta choinka jest mniejszym zagrożeniem niż zwykła choinka byłaby takim zagrożeniem dla naszego dziecka, czego się nie robi, żeby było świątecznie poniekąd, ale żeby zachować wszystkie, powiedzmy, nazwijmy to standardy bezpieczeństwa. Więc tak to wygląda w tym roku u nas. Jeżeli prowadzicie Instagram, prowadzicie kanał na YouTubie, dajcie mi koniecznie znać, jeżeli będziecie mieli już jakieś zdjęcia choinek czy coś. Ja bardzo chętnie odwiedzę Was i pooglądam sobie, jak u Was w domach wyglądają w tym roku choinki, no bo u mnie ta choinka będzie wyglądała tak. Bo zrobiliśmy przed chwilą z Arturem 275 pierniczków świątecznych, więc jestem z nas dumna i wydaje mi się, że zrobiliśmy bardzo dużo, chociaż wydaje mi się, że 2 lata temu, gdy pierwszy raz robiłam te świąteczne pierniki, zrobiliśmy ich więcej, bo chyba było ich ponad 300, musiałabym sprawdzić, ale może po prostu ciasto było cieniej rozwałkowywane, bo robiłam dokładnie z tej samej ilości składników co 2 lata temu, więc może po prostu wtedy ciasto było cieńsze, a teraz zrobiłam grubsze, nie wiem. W każdym razie 275 to nadal bardzo dużo i nie mam pojęcia, kiedy my to zjemy, ale widzę już, że dziecku smakowało, bo Julka już degustowała, Artur degustował, ja jadłam, więc całej naszej trójce smakowało, więc to się pewnie prędzej czy później rozejdzie. I tak, ja chyba tego vlogmasa dzisiaj już będę kończyć, bo po prostu nie mam siły, a jeszcze bardzo dużo rzeczy dzisiaj przede mną, takich, których niekoniecznie muszę Wam pokazywać, ale są 2 rzeczy, o których chciałabym Wam powiedzieć. Pierwsza to jeszcze odnośnie choinki, bo mówiłam Wam, że nie mamy na to miejsca i chciałabym to poniekąd troszeczkę udowodnić, a numer 2 to jest coś odnośnie czytania, odnośnie książek, które czytałam teraz w ostatnich dniach. Więc zacznijmy od tego, że nie mam miejsca na choinkę. Nasz salon prezentuje się w następujący sposób. Tutaj mamy oczywiście całą masę rzeczy Julki, namiot Julki i miejsce, gdzie zwykle bywała choinka, jest tu. Tu, gdzie jest drapak i tu, gdzie jest fotel, tu stała wielka, aż pod sam sufit choinka, która nawet chyba nigdy nie miała czubka, bo ten czubek się już po prostu nie mieścił. I musielibyśmy to wyrzucić razem w sumie z oczyszczaczem, ale powiedzmy, że oczyszczacz można by było gdzieś przestawić, to byśmy musieli gdzieś wyrzucić, żeby postawić tu choinkę. A dalej, między
między kanapą, która się kończy tutaj, a fotelem zwykle wkładamy właśnie poduszkę, o której Wam już wcześniej mówiłam, żeby Julka nie miała dostępu tu, gdzie właśnie widzicie kawałek Artura, bo Artur siedzi i gra. Więc żeby Julka tu nie miała dostępu, no to tu zwykle na tej przekątnej stawiamy poduszkę i Julka tu nie ma dostępu. I teraz tak, musielibyśmy coś zrobić z tymi rzeczami, żeby wstawić choinkę, ale jak wstawimy choinkę, to się tu w tym miejscu nie odgrodzimy. Więc jakby problemy. Widzieliście naszą nową choinkę, ona jeszcze tutaj nigdzie nie stoi, ale jutro biorę się za generalne sprzątanie i wydaje mi się, że w poniedziałek posprzątam w salonie, czyli tutaj, gdzie siedzę i w sypialce. We wtorek w kuchni i w korytarzu, a na środę zostawię sobie łazienkę, bo tam bym chciała jeszcze pomyć wszystkie płytki. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie, a w środę też muszę zacząć robić ciasta i tak dalej, zacząć gotować, więc to będzie bardzo to będą bardzo intensywne 3 dni, bardzo intensywne odliczanie do świąt już na tej ostatniej prostej, więc jakby mam trochę do roboty, żałuję, że tej choinki normalnej, takiej zwykłej tutaj nie będzie w tym roku, ale jak widzieliście, mamy inną i ona tu stanie, jak tylko tutaj posprzątam, żeby już tak wiecie, oficjalnie stała na miejscu, gdzie ma stać, gdzie ma świecić i tak dalej, ma być pięknie, no i Artur mi chyba jeszcze jutro przyniesie finalne ozdoby świąteczne, żeby jeszcze, wiecie, chociaż coś świecącego zawiesić w oknie, jakieś świecące misie, bałwanki i tak dalej, więc to wszystko jutro. Natomiast druga rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to jest fakt, że przeczytałam książkę, przeczytałam Love, Rosie. I mieliśmy dzisiaj obejrzeć film, ale coś nam czasu po prostu brakło, doba ma jednak za mało godzin, a dzisiaj naprawdę dużo robiliśmy i dużo rzeczy nam się udało ogarnąć, mieliśmy jeszcze gości, więc ten dzień, niby niedziela, dzień wolny od pracy, a jednak dużo rzeczy się działo i robiliśmy, i ja się też wyspałam i byłam za to wdzięczna Arturowi i nadal jestem. Więc ten dzień wyglądał jak wyglądał, w ogóle ten vlog z tych ostatnich kilku dni wyglądał jak wyglądał, ale mam nadzieję, że cieszycie się, że mimo wszystko, że był w ogóle. Natomiast no ja też będę robiła wszystko, co będę mogła, żeby te ostatnie vlogi, ostatnie dwa vlogi z tych 3 dni, które będę nagrywała już od poniedziałku i z Wigilii, były na tyle satysfakcjonujące, żebyście powiedzieli, że tak, to był dobry vlogmas i jesteście z niego zadowoleni i chcecie więcej, na przykład w przyszłym roku. A ja będę stawała na rzęsach i znowu będę planować to wszystko tak, żebyście mogli to zobaczyć właśnie też w przyszłym roku. Może jeszcze w lepszej odsłonie, może jeszcze w lepszej jakości, może już w nowym domu. To by była największa rewelacja i z tego bym była najbardziej zadowolona, bo mam nadzieję, że tam po prostu i oświetlenie będę miała lepsze, że to, co nagrywam, po prostu nie będzie wyglądało jak nagrywane z kalkulatora, bo jednak i oświetlenie, i kolory ścian, wszystko będą robiły robotę. Czyli tak, ja w ogóle zaczęłam mówić o czymś totalnie innym, ale przeczytałam Love, Rosie. Do tego bym chciała wrócić, bo jest to książka, której nie planowałam czytać w tym roku, ale idąc z Julką do szpitala stwierdziłam, że no muszę coś ze sobą wziąć i chciałabym coś poczytać. No i znowu, mam baśnie Andersena, które chciałabym dzisiaj dalej zacząć czytać, ale są wielkie. Są wielkie, ogromne i nieporęczne, a ja naprawdę spakowałam tyle rzeczy, że no tej książki już bym ze sobą za nic w świecie nie zabrała, więc stwierdziłam, że spojrzę na swoją biblioteczkę i wezmę coś niewielkiego, coś poręcznego, coś, co mi się zmieści po prostu gdziekolwiek i to przeczytam w najbliższym czasie. I mój wzrok padł na Love, Rosie i stwierdziłam, że tak, wezmę, przeczytam, mam nadzieję, że pójdzie szybko i poszło szybko. Książka miała ponad 500 stron, dokładnie 511 i ja ją przeczytałam w 3 dni. Tak się wciągnęłam i tak strasznie mi się ta książka podobała. I powiem Wam, że prawie od pierwszej strony podejrzewałam, jak to się skończy. Trochę jakby takiego zaskoczenia nie było na sam koniec, jakby ten, nazwijmy to happy end, który się tam zadział, był do przewidzenia praktycznie pewnie przez większość osób, które się za tą książkę biorą, to byłyby w stanie to przewidzieć. Żałuję, że to zakończenie, że ten happy end musiał się zadziać aż po tylu latach od samego początku i że te dwie nasze główne postacie musiały tak długo walczyć z różnymi rzeczami, żeby powiedzmy jakoś tam związać się ze sobą na koniec, więc jakby to jest takie najbardziej dla mnie przerażające i ujmujące za serce, ale najważniejsze, że się udało i powiem Wam, że naprawdę
takiej literatury chyba potrzebowałam. Czegoś takiego podobnego będę szukała, chociaż już na Instagramie, jak się pochwaliłam, że czytam Love Rosie i że mi się podoba i chcę coś podobnego, to już posypała się cała masa innych tytułów, które zostały im polecone i ja naprawdę będę robić wszystko, żeby je przeczytać, dorwać, kupić i tak dalej. Ale powiem Wam, że no naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i nawet nie spodziewałam się, że ja po prostu tą książkę będę łykać. W każdy jeden dzień czytałam gdzieś w okolicach 160 stron, co ostatnio bardzo rzadko mi się zdarzało, więc no po prostu dla mnie jedna wielka rewelacja. Polecam każdemu Love Rosie. No i dzisiaj właśnie mieliśmy zobaczyć film, ale braknie nam czasu, więc być może zobaczymy go jeszcze przed świętami, jakoś w tym tygodniu i będę mogła to ocenić. Czy film jest jakoś bardzo mocno podobny do książki, czy bardzo się różni, które podoba mi się bardziej. Więc to chyba już tyle ode mnie, bo się tak jeszcze zastanawiam. Zadziała się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której tutaj Wam chyba nie wspomniałam w tym vlogu, ale na pewno jesteście spostrzegawczy i już to zauważyliście. Zmieniłam nazwę kanału. I to nie tylko kanału, ale Instagrama, Facebooka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj chyba też należałoby się trochę wyjaśnić i powiedzieć, dlaczego tak się zadziało. I wydaje mi się, że z jednej strony to jest troszeczkę dłuższa historia. Nie wiem, czy zdążę to dzisiaj tutaj Wam opowiedzieć, ale spróbuję zrobić to w skrócie. Zmiana nazwy kanału chodziła już za mną dosyć długo. Chociaż nie wiem, czy 3 miesiące to jest dosyć długo, ale w każdym razie już od kilku miesięcy się zastanawiałam nad tym, że chciałabym tą nazwę kanału zmienić. I ta nazwa, którą teraz widzicie, czyli Mera and Books, pojawiła mi się w głowie właśnie jakiś czas temu, nie wiem, z miesiąc, z półtora miesiąca temu. I tak się ze sobą gryzłam, zmienić tą nazwę, nie zmienić, w szczególności, że Mera Kruszynka podobała mi się bardzo i była taką nazwą, na którą wpadłam od samego początku, gdy postanowiłam założyć kanał ponownie na YouTubie i jakby no nie chciałam tej nazwy zmieniać, w szczególności, że na przykład maila nie mogę zmienić, jakby już Mera Kruszynka w mailu, w Gmailu zostanie na stałe, nie mogę jej zmienić na Mera and Books, bo bym musiała założyć po prostu osobnego maila, tego nie chcę robić. Więc jakby wszędzie, gdzie mogłam, już tą nazwę zaktualizowałam, ale również pewnie to widzicie doskonale, wiele rzeczy jeszcze pozostało po staremu. Czy na przykład intro, outro, banery, grafiki, wszystko jeszcze, jakieś logo, tego typu sprawy, wszystko jest jeszcze po staremu, ale wszystko jest jakby w trakcie robienia, w trakcie ogarniania, więc liczę, że po nowym roku, gdzieś w styczniu, zobaczycie już tutaj całkiem zaktualizowane nazwy stron, wszystkie zaktualizowane społecznościówki moje, no i przede wszystkim kanał. Zdecydowałam się na ten krok z tego względu, że o ile Mera Kruszynka była dla mnie naprawdę bliską sercu nazwą i kojarzyła mi się z tym, co ja uwielbiam najbardziej, no to jednak z kanałem na YouTubie, gdy ktoś słyszał po raz pierwszy nazwę Mera Kruszynka, nie bardzo wiedział, czego się spodziewać, powiedzmy, po tym kanale. I jednak, o ile Myra jest dla mnie takim moim drugim imieniem, tak naprawdę, bo czasami w związku z tym, że ja w każdej grze praktycznie, w którą gram, mam pseudonim Myra, to nawet często jak znajomi, gramy ze znajomymi czy coś i ktoś wołał na mnie Marta, to ja praktycznie nigdy nie reagowałam, reagowałam tylko i wyłącznie na Myra, więc ta Myra jest dla mnie nieodłączna, jest takim moim, tak jak Wam wspomniałam przed chwilą, drugim imieniem, więc ta Myra musiała istnieć, ale zamieniłam ten drugi człon Kruszynka na coś, co będzie sugerowało, czym mój kanał, czyli czym ta pierwszoczłonowa Myra się zajmuje, czyli Myra and Books. Mam nadzieję, że ta nazwa Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzu, co Wy w ogóle myślicie o tej zmianie tak znikąd, tak znienacka. Nie uprzedzałam, nie sugerowałam, że coś się będzie działo, że będę coś zmieniać. I od momentu, kiedy ta myśl odnośnie zmiany tej nazwy kanału zaczęła gdzieś tam się pojawiać w mojej głowie coraz częściej i częściej, stwierdziłam, że jeżeli nie zrobię tego teraz, tego konkretnego dnia, to akurat się zdarzyło w czwartek, więc tak w którymś momencie stwierdziłam, że jeżeli tego nie zrobię dzisiaj, teraz, w tym miesiącu, tego konkretnego dnia, w ten czwartek, to ja po prostu nie zrobię tego nigdy i zaryzykowałam. I zrobiłam. I powiem Wam, że no nie wiem, jak Wy to odbieracie. Dajcie mi znać w komentarzach, co Wy o tej zmianie myślicie. Ale ja się z tą zmianą czuję po prostu lepiej. I mam nadzieję, że jak już po prostu wszystko w 100% będę miała już, wiecie, pozmieniane, poupdate'owane, zaktualizowane i tak dalej, że to wreszcie będzie się trzymało kupy,
nazwijmy to, w szczególności, że jak zakładałam kanał, bo nie wiem, czy wiele osób z Was wie, ale jak zakładałam kanał, to ja totalnie czym innym się chciałam zajmować. Zresztą jakby sfera beauty, do której dążyłam, totalnie mi nie leżała i w sumie ta zmiana na książki była taką zdrową zmianą, taką przyjemną zmianą. Żałuję, że w ogóle tymi książkami się od samego początku nie zajęłam, ale jakby to już totalnie inna historia, dlaczego ja w ogóle zaczęłam od beauty. Nie mam pojęcia, co mnie wtedy opanowało, ale takim pierwszym krokiem do jakby próby naprostowania mojego kanału było po pierwsze zmienienie tego, czym się zajmowałam, czyli z beauty przeszliśmy na książki. I teraz chyba drugim takim już totalnym dopełnieniem to była ta zmiana nazwy kanału. I powiem Wam, że o ile jeszcze niedawno, gdy pojawiła się też ta myśl o zmianie nazwy kanału, to jeszcze gdzieś mi po głowie chodziła taka myśl, że może rzucić to wszystko, wiecie, już po prostu olać tego YouTube'a, bo naprawdę często i gęsto nie mam na to czasu, mimo że lubię to, co robię, lubię Wam nagrywać, lubię opowiadać, lubię czytać i tak dalej, często po prostu nie mam na to czasu. I rezygnuję z innych rzeczy, żeby na przykład robić to, co robię teraz. Ale jakby stwierdziłam, że nie chcę tego zostawiać. I w sensie z jednej strony było takie, że zmień nazwę kanału, zrób coś z tym, coś tu popraw, coś zrób lepiej i tak dalej. A z drugiej strony było rzuć to wszystko, nie powiem gdzie, i po prostu olej to, zamknij kanał, zajmij się czymś innym w życiu. Więc to były tylko takie... To były dwie jedyne opcje, nad którymi się zastanawiałam i wydaje mi się, że dobrze zrobiłam, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie zmianę nazwy kanału i to wszystko, co się teraz będzie wokół tego kręcić, czyli zmiana całej tej szaty graficznej i wielu, wielu innych rzeczy, na które musicie mi dać jeszcze trochę czasu. W szczególności, że nie sama jakby zajmuję się tymi zmianami. Jakby poprosiłam osobę, która mi to jakby wszystko zaprojektuje i będzie to zrobione po prostu profesjonalnie przez osobę, która się na tym zna, więc jakby tutaj z mojej strony też jest, wydaje mi się, że spora inwestycja w to, żeby ten kanał po prostu już od 2021 roku wyglądał porządnie, bo w marcu, jeżeli się teraz nie mylę, bo już na ten moment nie pamiętam, w marcu styknie temu kanałowi 5 lat, więc wypadałoby, wiecie, po prostu jeżeli postanowiłam zostać na tym kanale, to go rozwijać, inwestować w niego, inwestować w siebie i pokazywać się Wam z jak najlepszej perspektywy. Mam nadzieję, że po prostu z czasem to docenicie i że będzie Wam się podobało. Każda jedna zmiana, która się tu pojawi, że Wam się spodoba. Więc to tyle ode mnie. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście tego mojego vloga, ten mój vlogmas, ten kolejny odcinek i mam nadzieję, że Wy też już jesteście praktycznie gotowi na święta i że jak się zobaczymy następnym razem, to będziecie z tego vlogmasu jeszcze bardziej zadowoleni i że on będzie taki, wiecie, typowo świąteczny, że to już po prostu... Nie będzie co narzekać, ani z mojej strony, ani z Waszej strony. Więc dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, byliście i mam nadzieję, że będziecie. Widzimy się już za niedługo w kolejnym filmie, tak więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!